To jest 8:10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku Jak to drzewi bywało? Zaglądamy do archiwum Radia Książki. Na święta mamy dla państwa opowieść o Agnieszce Osieckiej. 8:10. Podcast Gazety Wyborczej. Michał Nogaś dzień dobry państwu w 8:10. To była ostatnia romantyczka w piosence. Amor, szmaciany, płynie ulicą, słyszę w tym słonimskiego i Tuwima, którzy umieli poetyzować zwyczajność. Rozumiała, jakie słowo jest ważne. Na tym polega artysta, na sztuce jedynego nazwania. Czytam w niej zdolność do miłości wielką i przerażającą, ostrą świadomość istnienia. Jak skamandryci, porównywała życie do tańca. Zmysłowość i witalizm są u niej podszyte grozą. Tak o Agnieszce Osieckiej pisała profesor Maria Janion. Dziś w 8.10 w ten świąteczny dzień zapraszamy państwa na spotkanie z Zofią Turowską, autorką jednej z książek poświęconych życiu Agnieszki Osieckiej. Rozmawialiśmy w styczniu 2021 roku. Proszę posłuchać. Książki Magazyn do Czytania. Wyborcza.pl oraz Audioteka przedstawiają Radio Książki. Rozmowy o literaturze. Zapraszam, Michał Nogaś. Dzień dobry Państwu. W kolejnym już roku Radio Książki. Przed nami 139. wydanie. A Państwa i moją gościnią jest dziś dziennikarka i pisarka Zofia Turowska. Dzień dobry Pani Zofio. Dzień dobry Panu i Wszystkiego Państwu. Wszystkiego najlepszego na nowy 2021. Oby był lepszy. Wzajemnie. Spotyka Mam nadzieję. Spotykamy się w związku z tym, że po raz pierwszy w takiej formie ukazuje się pani książka Osiecka Nikomu nie żal pięknych kobiet. Cała Polska teraz mówi o Osieckiej w związku z serialem, który pokazywany jest w TVP. To może zacznę od pytania osobistego. Czy pani kiedykolwiek spotkała się z Agnieszką Osiecką? Tak. Spotkałam się, ponieważ jestem współautorką książki o szkole filmowej łódzkiej. To się nazywa Filmówka. Niektórym się ten tytuł bardzo nie podoba, ale jest. I tak się złożyło, że wydawca, pan Marek Łybkowski, który niestety już nie żyje, wydawał tę książkę, było wydawnictwo Ten, Ten. I ja nie wiedziałam o tym. Że zwrócił się również do Pani Agnieszki Osieckiej o podpisy pod zdjęcia do tej książki. Oprócz tego, że byłam współautorką, to zwrócił się również o podpisy do mnie. I w ten sposób po raz pierwszy nie widząc i nie znając pani Agnieszki, zaistniałyśmy obydwie obok siebie. A pani Agnieszka przyjechała. Mieliśmy inaugurację tej książki w, w Łodzi, w Muzeum Kinematografii. I pani Agnieszka, jako autorka podpisów, przyjechała na tę inaugurację. To było oczywiście bardzo dawno temu. W ten sposób się poznałyśmy. Nie mogę powiedzieć, że się znałyśmy. Bo potem drugi raz również poznałam, panią, spotkałam się z panią Agnieszką Osiecką na jej spotkaniu takim autorskim w Warszawie, gdzie przyjechałam, bo ja jestem z Łodzi. I też rozmawiałyśmy parę chwil. A wtedy też rozmawiałyśmy o tym, co się pije i jakie są towarzyskie relacje. Mniej rozmawialiśmy o książce, ale rozmawiałyśmy też już o jej udziale w tej szkole filmowej, bo tam oczywiście w książce też, prawda, jest o Pani Agnieszce. Więc w ten sposób poznałam się i Nigdy wtedy nie przypuszczałam, że kiedykolwiek tak mnie los zetknie z Panią Osiecką, że będę, że będę pisać książkę o niej. I chciałam tu od razu może tak powiedzieć, żeby, że to nie jest, że ja nie napisałam biografii mhm. typowej, że to jest opowieść o Agnieszce i z tym się również łączy, Pierwszy tytuł tej książki, właśnie wydany u pana łebkowskiego, co się nazywał Agnieszki. A podtytuł miał pejzaże z Agnieszką Osiecka. Dlaczego miał podtytuł? Bo pan Marek, ja napisałam tylko Agnieszki, bo chciałam taką opowieść utkać o kobiecie jednej, w której jest wiele innych kobiet. I pan Marek powiedział, wiesz co? To nie będzie zrozumiałe, jak napiszemy tylko Agnieszki i trzy kropki. Dodajmy jakiś podtytuł. I wymyślił te pejzaże z Agnieszką Osiecką. Taki jest początek tej książki. A jaką się pani zdała osobą, kiedy się spotkałyście? Tak przelotnie, ale jednak. To było wtedy, ona była zmęczona. Była zmęczona podróżą, coś ją trapiło, o czym nie wiedziałam i nie śmiałam się zapytać wtedy. Widziałam, że nie była taka, no nawet nie wesoła, tylko jak, że przyjechała jakby z radością pewną. Tylko odniosłam wrażenie, że trochę jest, no właśnie zmęczona, ale miałyśmy taką, ja przynajmniej... Taka scena się tam wydarzyła, że jak już się przedstawiłyśmy i porozmawiałyśmy, to pani Agnieszka mnie poprosiła, żeby jej przynieść coś do picia. I ja myśląc, że ona po prostu jest spragniona, bo jest podróży i przyniosłam jej szklankę wody. I ta pani Agnieszka powiedziała, ale co to jest w ogóle? Co pani mi tu, pani przyniosła? I ja mówię, no, chciała pani się napić w swojej naiwności. O się okazało, że ona była zmęczona i potrzebowała jednak jakiegoś drinka. Nie dlatego mówię, żeby, prawda, uzmysłowić, żeby każdy z nas drinkował. I, ale to było takie dla mnie zaskoczenie, że nie potrafiłam sprostać tej Pierwszej prośbie tej y, pani Agnieszki. Że pani nie rozpoznała. Tak, że nie rozpoznałam jej handry czy nieprzyjemnego, tylko tak mi się wydawało, że była troszkę smutna. Co potem, jak zaczęłam y, pisać i zaczęłam przede wszystkim zbierać materiał i się dowiadywać o, o niej, to jakby tak mi się potwierdziło to, że mimo y, takiego y, liczebnego towarzystwa wokół siebie, to wewnątrz gdzieś była strasznie melancholijna i bardzo taka, powiedziałabym, że miała taką trochę samotną duszę. Osobna była? Tak, no może nie tak do końca osobno, tylko że to myślenie o tej piosence, o, o utworzeniu tej piosenki, o w ogóle w poezji, jakby też niesie ze sobą pewną, prawda, melancholię. I ona już, już była w tym. I to było dla mnie Pewnego rodzaju zaskoczenie, bo ja myślałam, że ponieważ ona jest tak rozrywana i w takich różnych estradowych towarzystwach i to są takie, tacy ludzie nocy, którzy na tej, związanie byli z tą estradą, to myślałam, że to jest wszystko takie bardzo radosne i żywiołowe, a się okazuje, że wewnątrz, co było dla mnie właśnie tym, takim troszkę zaskoczeniem, była taka właśnie, no nie powiem osamotniona, ale jakaś samotność w głębi gdzieś była. A kiedy pojawił się pomysł na napisanie tej opowieści o Osieckiej? No właśnie to, dlatego ten początek był ważny, ponieważ pan Marek Łebkowski, u, u którego wydawaliśmy tę książkę o szkole filmowej, któregoś już raz zaproponował mi, czy ja bym nie pomyślała Parę ładnych lat temu od, od wydania tej filmówki, czy ja może nie pomyślała o napisaniu książki o Agnieszce Osieckiej? I ja mówię, no dobrze, ale wiesz, ja nie jestem taka, nie mam takich rozeznań towarzyskich, nie bardzo dokładnie wiem, do kogo trafić tak na pierwszy, z ten pierwszy raz. A pan Marek mówi, wiesz, ja ci skontaktuję z, z córką pani Agnieszki, z panią Agatą i może coś z tego wyniknie. To znaczy, wyniknęło tyle, że już przedtem pan Łębkowski rozmawiał z panią Agatą, i ona przyszykowała całe wielkie takie archiwum po matce do Muzeum Literatury. I jak ja dostałam od niej pozwolenie zajrzenia do tego archiwum w tym muzeum, to zobaczyłam wiele, wiele pudeł, które jest bezładnie po prostu nieskatalogowane. Wtedy było nic. To był surowy taki wrzucony to co się znalazło. To były rękopisy, tak? Nie tylko. Maszynopisy. Y, maszynopisy, mhm. tak, rękopisy. I w tej, którym z tych pudeł, nie wiem, chyba w drugim, jak pamiętam, natrafiłam wśród wielu innych rzeczy na taki zgrzebny pamiętniczek który był, jak dzisiaj doskonale pamiętam, w takiej czerwono-burej oprawie. Takiej, jak kiedyś myśmy się wpisywali w szkole. Tam prawda, wpisywało się różne sentencje. Na górze, Róży, na dole Coś takiego mhm. właśnie. I jak otworzyłam, to zobaczyłam dziecięce pismo. Takie nieudolne, jeszcze takie ze szkoły podstawowej, jak to się uczyliśmy pisać. Czyli, Czyli... jakby pierwsza książka Osiecka. Tak. I to się mhm. okazało, że jak ja to przeczytałam, tam, to po prostu byłam zdecydowana, że tylko tak się ta książka może zacząć. I od nawet, tego pamiętnika. Tak, od tego pamiętnika, że te obrazy, które zawarła Agnieszka, które też wstecznie opisała w tym pamiętniku, które z tej zburzonej Warszawy, prawda, i tego, co zobaczyła, to dla mnie był taki punkt wyjścia do tej opowieści. I tak pomyślałam, że kiedyś być może dobrze by było zrobić spektakl, gdzie aktorka siedziałaby, na poły w kulisie, a troszkę na scenie i paliła się świeczka i młoda osoba, żeby pisała pamiętnik, a potem przedstawić to życie. No i tak takie myśli mi przychodziły i tak ułożyłam trochę tę książkę z takich opowieści, które mogłyby być moim pamiętnikiem o Agnieszce Osieckiej. Zaczynam mój pamiętnik dnia 27 grudnia 1945 roku. W 1939 roku wróciłam z Zakopanego do Warszawy. Wtedy zaczęła się okupacja niemiecka. Miałam 3 lata, a teraz mam 9. I tak dalej. Tak się zaczyna ta opowieść Osieckiej, która całe życie chyba notowała na różnych skrafach. Tak, tak. I... Y y y y tu by może było warto zwrócić uwagę, oczywiście o czym jest w książce, ale nawet wtedy jak przyniosłam tę książkę pierwszy raz do czytania pani, jeszcze w maszynopisie, pani Agacie, to ona też bardzo jakby była z tego zadowolona, że ja dotarłam do, do rzeczy, które pisała Agnieszka, które do tej pory, nim się nie ukazała ta książka, nie były znane. Nie były znane również mnie. Mianowicie ona pisała fantastyczne felietony i różne takie Michałki, ciekawostki w, w Głosie Wybrzeża, gdzie dostała praktykę po skończeniu Wydziału Dziennikarstwa. I to dla mnie, i wydaje mi się nie że tylko dla mnie, ale właśnie w tym życiu pisarskim Agnieszki, w tych notatkach, o których Pan mówi, to miało ogromne, wydaje mi się, znaczenie. I jestem o tym przekonana, bo ta. A nauka takiej dziennikarki codziennej, wysłuchiwania ludzi, co myślą, co przeżyli, i układania tego wszystkiego w artykuły czy felietony, to taka była fantastyczna lekcja później, żeby słuchać tych ludzi do piosenki, żeby zczerpać z ich życiorysów te fragmenty, które można ułożyć w poezję. A co Pani czuła, kiedy tak pani grzebała w tym nieznanym życiu osieckiej? Wie pan, nawet mi się kiedyś ktoś zapytał, czy nie czułam pewnego zażenowania, że szperam i czytam jakieś cudze notatki czy cudze listy. Ja nie mam takich odczuć, bo jestem dosyć realistką i w związku z tym zawsze myślę, jak piszę o swoich autorach, że mogę przeczytać nawet najskrytsze ich myśli, ale wiem na pewno, że ich nie upublicznię. Nie dlatego, żeby stanowiły tajemnice i żebym zachowywała jakieś tajemnice. Uważam, że moim zadaniem też jest zachowywać się fair w stosunku do swojego bohatera. I tak też było z tymi podłami, że czytam różne zapiski z kalendarzy, różne takie osobiste rzeczy, ale. Moja selekcja właśnie jest dosyć tradycyjna, i dlatego wiem, że mogę po prostu to wiedzieć. I nigdy nikomu tego nie powiem, ale to jest rodzaj eliminacji. Ale z tym się żyje łatwiej czy trudniej, kiedy się wie, a nikomu się nie może i nie chce powiedzieć. To chyba zależy od charakteru. Aha. a pani no, jaki ma charakter? E, ja mogę wiedzieć i mnie nie, to nie przeszkadza, że wiem, e, bo to nie wiem nie dla kogo, w czasach, tylko wiem dla ciebie. Tak, mhm. potem właśnie dlatego też wiele rzeczy w tej książce pominiętych i ma swoje źródło w tym moim nastawieniu, mhm. bo Mam taką metodę, że najpierw muszę znaleźć dokument, muszę znaleźć jakąś prawdę, nieopowiedzianą przez kogoś, i dopiero później mogę typować sobie ludzi do ewentualnego skomentowania tego. Jeśli nie znajdę takiego dokumentu, to te wszystkie opowieści, które są obok, są trochę dla mnie plotkarskimi rzeczami, nie do sprawdzenia i ja je eliminuję. Ciekawe jest to, o czym pani mówi, że Agata Pasent dowiedziała się nowych rzeczy o życiu matki. Dzięki to znaczy, pani ona przetalnie. się nie. To, Czy przeczytała wcześniej te rzeczy? Nie, nie, to źle zabrzmiało, że ona się dowiedziała. Tylko po raz pierwszy, że w książce mhm, ktoś nas ta, jakby chciał na to uwagę, tak, tak to pokazać. Że do tej pory to właśnie mama ciągle występowała jako autorka prawda, tych fantastycznych piosenek. Ale nikt nie wiedział, jaką ona, można powiedzieć, Zawodową drogę ma przed, miała przed sobą. Jaką nie to, że, cenę tak, za to że tak, i nie mhm. to, że to pani Agata nie wiedziała, nie broń Boże. Zofia Turowska jest gościnią radia książki, pierwszego wydania w 2021 roku. Autorka książki Osiecka, nikomu nie żal pięknych kobiet. To teraz posłuchajmy pierwszego fragmentu. Po drugim roku studiów los zesłał jej przytulisko. Najmilsze miejsce na ziemi, mekkę. Dobre miejsce ocalenia. Pojechała do Gdańska. 1 sierpnia miałam stawić się w redakcji Głosu wybrzeża na tak zwaną praktykę wakacyjną. Bałam się, kiedy tam wchodziłam, bałam się po zwierzęcemu. Nie Na schodach spotkałam jakiegoś kacyka z mego roku. Przypomniało mi się wszystko i chciałam uciekać. Wtedy otworzyły się jakieś drzwi i poszłam tam. Kiedy wyczytywano moje nazwisko, skręcałam się ze strachu. Miałam uczucie, że zaraz zrobią mi coś złego. Tak samo jak wtedy, kiedy nie słyszałam tego nazwiska w innym kontekście, jak sprawa koleżanki Osieckiej. Zaraz potem poszliśmy do pracy. Pamiętam, dano mi do zaadjustowania jakiś idiotyczny, absolutnie pusty materiał o przyjaźni polsko-koreańskiej. Postawiłam przecinki i zaniosłam rzecz do szefa. Za biurkiem siedział pucołowaty pan w grubych okularach i sraczkowatym garniturku. To był Sławek Sierecki. Ten człowiek sam nie wie, ile dla mnie zrobił. I on, i Kajtek Marcinkowski, i Siwiutki Święcicki, wszyscy oni wiedzieli, pod jakimi zarzutami wywlewano mnie z ZMP i jak bardzo przyległa do mnie opinia wroga ludu. W tych czasach skrajnego zidiocenia i inkwizycji, normalnie byłoby, gdyby zachowali w stosunku do mnie co najmniej ostrożność. Tymczasem okazali mi zaufanie. Nie zadali mi ani jednego pytania. I długo, długo potem, kiedy zaprzyjaźniłam się ze Sławkiem, kiedy przysiadywałam w jego śmiesznym pokoiku wymalowanym od góry do dołu w abstrakcyjne chocki-klocki, atomowe meduzy i żulek greko, kiedy popijając paskudną jałowcówkę pletliśmy wiersze Konstantego i wędrowaliśmy w zieloną metafizykę długo, Długo potem najważniejszy był dla mnie ten pierwszy czas, kiedy ci dwaj obcy jeszcze ludzie okazali mi zwykłe człowiecze zaufanie w redakcji głosu wybrzeża spotkały wiele świetnych piór stanisław Dygat zamieszczał recenzje filmowe i relacje na temat bieżących planów i produkcji zespołów filmowych że na przykład jerzy kawalerowicz w zespole start realizuje cień ze zdjęciami jerzego lipmana a andrzej munk w zespole kadr przygotowuje tajemnicę maszynisty orzechowskiego w cotygodniowym dodatku kulturalnym do głosu dziewiąta fala miał felieton Maciej Słomczyński, publikowali tam też Mieczysław Jastrun i Arkady Fiedler. Wśród praktykantów pojawiających się w głosie Agnieszka zdecydowanie wyróżniała się nie tylko urodą i wspaniałą sylwetką, lecz przede wszystkim odwagą pisania językiem ulicy. Obowiązywały przecież sztywne ramy formułowania informacji prasowej czy artykułu publicystycznego, a ona wymykała się z tych kanonów. Pisała do czytelników i dla czytelników przystępnie, po ludzku. Wtedy normalność była innością. Pisałam teraz uczciwie proste reportaże. Z hoteli robotniczych, z barek, ze stoczni. Czasem siedziałam na Sopockiej plaży, gdzie właziłam w całkiem inny śmieszny światek. Oto hrabia Karski, snop i krótkowit stawia babki z piasku. Oto Jasio Wyganowski opowiada, że to pieło, co przyjechał z czhałnym Mercedesem Przemka. I oto sam Przemek Holsztyński i cała gromada innych holsztyńskich. Opiekunowie pozwolili mi pisać o rozmaitych sprawach, sianokosach, odbudowie gdańskiej starówki, księgarniach. Pisałam przyzwoicie, byli ze mnie zadowoleni. Jedno jej w tym pisaniu do gazety przeszkadzało, pamięta Sławomir Sierecki, bogata wyobraźnia. Niemal każdy temat chciała przeżyć, w każdy się zaangażowała. Kiedy wracała do domu, do Warszawy, często zatrzymywała się w Malborku. Żeby noc spędzić w ruinach zamku i zanurzyć się w świecie duchów przyszłości, doznać dreszczyku emocji, nasycić swoją wyobraźnię. Zwyczajnie kochałam tę starą krzyżacką ruderę, sknoconą przez dziewiętnastowiecznych niemieckich konserwatorów, ale przecież pełną pysznego gotyku, otwartą na smutny szary nogat, goszczącą tysiące ptaków i skazaną na wieczną niepotrzebność. Otrzymała polecenie napisania o młodym teatrze. Wybrała studencki, romantyczny teatrzyk Bimbom, podglądający otaczające życie przez jego prawdziwą dziurkę od klucza. Najpiękniejszą piosenkę z bajki dla dzieci o puchatku, taką dziecinną, sklejoną zabawkę na choince, z papieru krzywo pociętego, takie dwa słowa, które budzą uśmiech u starszych i u dzieci. Smak czekoladowego cukierka zabawę zakochanych, mruganie gwiazd, rozczarowanie, jak pisał o nim Jerzy Andrzejewski. Napisała reportaż pod tytułem Serce Pierota. Kiedy patrzyłam na drugi program bimbomu, Podziw mieszał się ze zdumieniem. Pamiętacie może scenę na rogu ulicznym, gdzie kolejno mają się spotkać i w najbardziej nieoczekiwany sposób się mijają para zakochanych, dwaj milicjanci, dwóch chuliganów, dwa pieski albo kapitalna, również prawie w całości, mimiczna parodia cyrku, czy samokrytyka u dzikich, obrazująca bezmyślne zebranie zetęposkie, a zakończona wtargnięciem tygrysa. Patrzyłam na to, na śliczne dekoracje, na coraz to nowe i nowe pomysły, prześwietlanie kurtyny, kaktus w scenie końcowej, i zdumienie moje rosło. Skąd oni to wszystko wzięli? Skąd oni to wiedzą? Z tych strzępków filmów Czeplinowskich? Z filmów Jean-Louis Barreau? Jeden mogli widzieć? Z pantomimy francuskiej, o której zaledwie słyszeli? A wreszcie, jak oni to robią? Wszyscy, czy może ktoś jeden? Bim-bom to był teatr niepodobny do żadnego innego według Agnieszki nie operował słowem, najwyżej piosenką, przeważnie gwarem, szumem, sceną plastyczną. Oprócz kobieli i cybulskiego aktorzy i aktorki byli plastykami i architektami myśleli symbolami plastycznymi, kolorowi ludzie, kolorowe życie. Dzięki wakacyjnym praktykom w głosie Wybrzeża poznała Zbyszka Cebulskiego, Bobka Kobiele, Kalinę Jędrusik, bobo Bielickiego, Jerzego Afanasiewa, Edwarda Pałasza. Bobka po Pobielę poznałam jeszcze w przedpotopowych czasach, kiedy usmolony jak murzyn przemierzał z Cybulskim Wrzeszcz i Sopot na ogromnym czarnym motocyklu wiecznie zepsutym. To zresztą wyjątkowa para przyjaciół, wiecznie poważny, zafrasowany Zbyszek i lekki, finezyjny Bobek, bez przerwy robiący z niego kompletnego idiotę. Przy tym straszliwie w Zbyszku zakochany. Pamiętam jak Zbyszek przytargał skądś starą poniemiecką kurtkę, żeby mieć w czym jeździć na motorze. Bobek zaczął rozpowiadać, że Zbyszek kompletuje sobie uzbrojenie i rano w tajemnicy strzela z patyka do pieca. Nikt nie słuchał tych bredni, tylko jeden Zbyszek bronił się śmiertelnie poważnie i długo tłumaczył wszystkim zawiłe przeznaczenie Bogu ducha winnej kurtki. Los tym bardziej sprzyjał Agnieszce, że trafiła na praktykę do miasta, w którym dziennikarze, aktorzy, muzycy, malarze tworzyli jedno środowisko. Gazetowi realiści spotykali się z kapistami, wyznawcami kolorów w sztuce i w życiu, a malarze mogli słuchać zabronionego gdzie indziej dżezu. To nadawała egzystencjalna feralina z Akademii Sztuk Pięknych, zwanej Szkołą Sopocką. Malarze tworzyli prawdziwą cyganerię, życie koncentrowało się w komunie, wszyscy spotykali się na korytarzach Akademii. W klubie artystów w Sopocie odbywały się hepeningi. zjawisko na owe czasy niezwykłe. Postawienie popiersia Beethovena na głowie zakrawało na straszny skandal. Ale nie tylko studenci plastycy byli odmieńcami, także profesora Dawała. Na przykład jeden z wykładowców chodził w zielonych butach, inny buty po prostu zostawił w restauracji. Zafiaturowska, Osiecka, nikomu nie żal pięknych kobiet w Radiu Książki. Cała Polska dzisiaj mówi o Osieckiej w związku z serialem w TVP. Nie będę pani pytał, czy pani ogląda, ani co pani o tym myśli, to każdy, podejrzewam, ma własną ocenę. Ja powiem od razu, że pierwsze odcinki mnie rozczarowały, teraz jest lepiej, ale też widzę wiele przeskoków, nieścisłości między tym, co pokazuje serial, a jak wyglądało naprawdę życie poetesy, jak pani pisze w swojej książce, między innymi w zestawieniu z tym wszystkim, co o życiu Agnieszki i przez te lata się dowiedzieliśmy. Jaki to był dom Osieckich, z którego ona wyszła w świat dorosły? No też mogę powiedzieć to, prawda, z opisów tego, co znalazłam, bo przecież nigdy nie byłam w tym domu. To znaczy później, jak wypisałam tę książkę, to poszłam na tą Saską Kępę, żeby poczuć, gdzie Agnieszka chodziła, gdzie mieszkała. E... Przy Dąbrowieckiej 25 w tym domu jest tablica na ścianie wmurowana, że tu przez całe życie mieszkała. Agnieszka Osiecka, bo ci spośród Państwa, którzy nawet książki nie znają, ale oglądają serial, to wiedzą, że nawet kiedy wychodziła w świat, to jednak potem wracała z walizkami do matki. Tak, to taki był, mogę powiedzieć, że taka, to było to jej, to jej gniazdo. A do tego gniazda, mimo że się jest dorosłym, co się ciągle wraca. Ale mogę powiedzieć, że tak, to był taki dom Surowego Ojca. Zdolnego też artysty, prawda? I trochę mieszczańskiej matki. Takiej zawsze ch chcącej być taką dobrze ubraną, dobrze wypadającą kobietą. Ze tak, taką. No więc ale odniosłam wrażenie, że to nie był dom taki, co to dzieci się bierze na kolanka, głaszczy się, mówi się miłe rzeczy, albo się pyta o różne sprawy. Ta miłość, która w każdym z rodziców jest, to tutaj była troszkę miłością może oschło. Taką bardziej wymagającą mhm. niż um, uczuciową, co nie znaczy, że jej nie kochali, prawda? Ale mieli oczekiwania. Tak, ale ciągle mieli właśnie oczekiwania. I ta Agnieszka już potem, zresztą, jakby z jednej strony nie chciała brać w tym udziału, bo była wolna, ale z drugiej strony ciągle miała to w głowie i tego ojca chciała zadowolić swoją, prawda, twórczością. No więc taki to był dom. no Na pewno był niebogaty, ale zasobny, więc to nie był, że trzeba było myśleć od pierwszego do pierwszego i, i, i myśleć o tym, żeby utrzymać dzieci. No tyle. Myślę, że ta właśnie dlatego tak myślę, że ten brak takiego codziennego uczucia zabażył później na własnym uczuciu Agnieszki i nie tylko uczuciu do jej córki, co się później, prawda, że się później rozstały, ale przede wszystkim do uczucia takiego pogoni za sprawdzeniem tego uczucia, doznaniem tego uczucia, tego, co, czego się nie miało w tej pierwszej fazie dzieciństwa i młodości, to jest bardzo ważne w, w życiu każdego człowieka. Więc potem to y, słynne gonienie króliczka, e, prawda? Albo to, jak mówiła, puszczaniu y, hartów w las ciągłe, e, prawda? I ta podnieta, że to się dzieje, bo to nie chodziło o tak naprawdę moim zdaniem o złowienie w końcu tego króliczka, czy y, żeby ten hart przyniósł tę zdobycz, ale o sam akt, że jest jakaś. Adrenalina w mhm. tym, że się oczekuje, że to prawda się dzieje, że to wreszcie eksploduje. Więc takie wydaje mi się właśnie z tego domu taką cechę, no cechę po prostu tak moim zdaniem wyniosła. Że potem właśnie i te byle jakie, jak sama pisała, prawda, związki yy, małżeńskie i nie takie znów wielkie yy, romanse, czy większe, czy mniejsze, były, dla, yy, były jakby trochę oczywistością. W, ksi w książce jest o tym sporo, ale do historii. Yy związanych z Agnieszką Osiecką. Saska Kępa przeszła oczywiście dzięki piosence Małgośka, kiedy to pachnie Saska Kępa w maju. Ale w książce sporo miejsca pani poświęca opowieści o tej części Warszawy, o tej, tej dzielnicy po prawej stronie Wisły. No i tak, nie tylko dom przy Dąbrowieckiej 25, ale w ogóle Saska Kępa była takim gniazdem Agnieszki Osieckiej. Miała swoje ulubione fragmenty tego miejsca, miała ulubioną część ulicy Francuskiej, swoje koleżanki, z barów, do których przychodziła z kawiarni. No tam był jej dom. Niezależnie od tego, gdzie ją rzuciło, to zawsze wracała. Tak, bo tak, no, jak mówię, do tego gniazda się wraca, a przy tym to było je według niej i w, 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 według też innych osób, z którymi się z, z, zetknęłam. Ta Saska Kępa jest rodzajem takiego tajemniczego ogrodu. Mm -hmm. Takiej... Um, Nawet e dzisiaj. Właśnie. Takiej enklawy właśnie innego świata trochę. Tam, gdzie nie tylko możemy się Dobrze poczuć, ale też odpocząć i um, czymś się zainspirować. Że to jest takie miejsce, hmm, wydaje mi się, że szalenie było właśnie ważne do Agnieszki, bo ona mogła e, tak. E, na, e, chciało jej się ładować te akumulatory poezji w takim miejscu, bo jednak, miejsce jest bardzo ważne, doskonale o tym wiemy, ale. I tak jak Agnieszka mówiła, no chodziło się, prawda, za Wisłę e, do, banku. E, do banku, prawda, a, a swoje sprawy takie e, bliższe serca i tego wszystkie za załatwiało na Saskiej Kępie i nawet i liceum i potem tak mi się też e, pokierowały moje losy, że też później pisałam książkę o Zofii Nasierowskiej, e, która jej koleżanki też opowiadały, bo były koleżankami, prawda, które opadało. Tej Saskiej Kępe, bo chociaż Zosia mieszka na Mokotowie, to opowiadały takie piękne, właśnie tajemnicze rzeczy prawie, że i to się pokrywa. To nie jest tylko takie odczucie Agnieszki. Chociaż miała to swoje gniazdo przy Dąbrowieckiej 25, ale jak pani o tym pisze w książce, to nie było miejsce, w którym przychodziły jej do głowy najlepsze pomysły, albo przelewała na papier kolejne wersy piosenek tekstów, które potem stawały się hitami, bo ona musiała być w ruchu. To gdzieś przysiadła przy kawie, tu gdzieś przy dzinie z tonikiem. To znaczy, rodzi się taki obraz Osieckiej piszącej właśnie w ruchu, w biegu, w ciągłym chodzeniu między uliczkami Saskiej Kępy, przysiadającej na chwilę, spotykającej ludzi. To nie była poetka... Takiego namysłu zamkniętego pokoju, zasłoniętych zasłon. Nie, nie, wręcz przeciwnie. Właśnie dlatego wspominałam o tych pierwszych kontaktach i tej nauce z ludźmi podczas tej praktyki dziennikarskiej w Gdańsku. Że potem też ona potrzebowała, bo potrzebowała spojrzeć w oczy, prawda, jakiemuś kelnerowi, albo zobaczyć przez okno jakieś dwie panie plotkujące ze sobą, albo ruchy prawda, drzew czy w ogóle ruchu ulicznego. To było dla niej bardzo ważne, bo to też się chyba wiąże troszkę też z jej pewnego rodzaju charakterem. No to właśnie takie, ja jej nie znam z mojej wiedzy odosobnionej. Takiej, żeby właśnie, tak jak pan mówi, żeby ona musiała być zamknięta i tworzyć w jakimś. E, Mleku, tak, tak, nie, nie, tak? broń Boże, broń Boże. Mhm. To jest właśnie wręcz przeciwnie niektóre rzeczy nawet musiała przeżyć, żeby je potem opisać, prawda? Więc to też się wiąże z ruchem. No. I była zresztą z tego środowiska bardzo ta piosenka, i potem ten teatr STS-u, a przed tym bimbomu w Gdańsku i tego, ona poznała tam tylu ludzi i takie to był ruch bardzo tego środowiska i tych ludzi, że to jej, właśnie to jej było potrzebne do pisania. Kto był komu bardziej potrzebny, pani Zofio? Osiecka chłasce czy chłaska osieckiej? Ja myślę, że to było takie Agnieszki wielkie zauroczenie tym trochę łobuzowatym, bardzo utalentowanym młodym człowiekiem. Raczej wydaje mi się, że większe pokłady oczekiwania były ze strony Agnieszki niż ze strony Chłaski. Może też to, bo jednak ona miała taką nadzieję, że może, prawda, nie wiem, zaręczą się, poślubią, ale wydaje mi się, że Chłocko nie myślał o tym. Więc tutaj ten związek. Może też w wielu innych związkach też tak było że większe było oczekiwanie w kilku, przynajmniej Agnieszki niż partnera. Myśli pani o małżeństwach? No o, o jakiejś formie, e, może m, troszkę stałego bycia. Co mhm. może, może też to jest wiek inny, ale. Ostatni jej związek z dużo młodszym prawda, partnerem świadczyłby o tym, że Agnieszka jednak ciągle myślała o takim troszkę bardziej stałym związku, żeby to dłużej trwało i żeby się przerodziło w jakąś ciągłą miłość, co jest oczywiście w jej bardziej wyobraźni było niż w życiu. Mówimy o związku ze Zbyszkiem Zbigniewem. To nazwisko w książce nie pada, ale kto jest zorientowany, ten na pewno znajdzie odpowiedź na pytanie, z kim Osiecka spędziła kilkanaście lat swojego życia, by zostać ostatecznie porzuconą. No ale zaangażowała się w te relacje z kolei, zostawiając poprzedniego partnera. Myślę o Danielu Pasencie i córkę małą. Więc w takich domowych pieleszach z drugiej strony być może nie do końca była w stanie wytrzymać. Może po prostu. Ta wizja matki zmieniającej pieluchu, odprowadzającej córkę do szkoły, wysyłającej na wakacje, nie było jej. No tak, to wszystko prawda, ale mówimy teraz przed tym, nim, prawda, przeszliśmy do wątku domu. Bo to są dwie różne rzeczy, przynajmniej i w życiu Agnieszki, że miłość, to ona nie porzuciła Agaty, prawda, ze względu na to, że jej, ją przestała kochać, czy coś. Przeciwnie. Ona po prostu nie mogła sprostać takiej roli, Takiej tradycyjnej kobiety w związku. Ale to, że chciała mieć te związki troszkę mm. bardziej stałe, nie znaczy, że one miały się przerodzić w taką codzienność kuchenną, że tak powiem. Tylko ona sobie wyobrażała te ciągłe podniety, to, to bycie, prawda, kochanym i bycie też i kobietą, która kocha ciągle. Mm. A przecież wiadomo, że w takich stałych uczuciach to, to podsycało. Takiego stanu nie jest możliwe na, nawet na dłuższą metę. Ono czasami jest większe, czasami mniejsze, ale codzienność ta życiowa, to, co pisała te pieluchy, i tego to wszystko jest nie, nie jej, że tak powiem, bajka. I ja się nawet temu nie dziwię, znając charakter prawda, pani Agnieszki, nie można napisać, bo najważniejsze w jej życiu zawsze było napisanie piosenki. A nie martwienie się, czy będą kafelki takie na ścianie czy inne. Co jest na ogół te ogniska domowe buduje kobieta. Mhm. Mężczyzna jej towarzyszy, podpowiada, prawda, zgadzają się albo nie, ale ona jest głównym takim motorem te, tego gniazda domowego. No, a tu się pojawia taka opowieść, że pasent po prostu był nawet zbyt idealny. Tak, bo to też przecież, no, nie czarujmy się, prawda, że ta powtarzalność też nas potem męczy. Może dlatego mnie się tak dobrze też to rozumiałam, tę Agnieszkę, bo spotykałam się z wieloma kobietami, które musiały po prostu zrezygnować z małżeństwa, bo nie wiedziały, co ono tak naprawdę niesie. Ile mm. prawda, ustępstw, ile różnych obowiązków. A jak ktoś pisze i ciągle i ciągle chce nową piosenkę, i ciągle tylko ma w głowie tę poezję, no to jest trudno to pogodzić. Wspomniałem o tych związkach, relacjach Agnieszki Osierskiej z mężczyznami nie bez powodu. Mam takie wrażenie, to mój komentarz. Wiem, że pani jako autorce książki, tej, która rozmawiała z wieloma osobami, nie to, że nie wypada, ale pewnie pani nie chce tego komentować, więc ja się odniosę do serialu, proszę pozwolić. Mam takie wrażenie, że po prostu kolejne etapy życia Agnieszki Osieckiej są w kolejnych odcinkach pokazywane właśnie poprzez jej związki z kolejnymi, czy romansem, mężczyznami, a nie... Poprzez dokonania artystyczne, co wydaje mi się znacznie bardziej istotne dla opowieści o osieckiej jako o tej poeteście, jak pani pisze w książce. Więc może skupmy się na twórczości Agnieszki Osieckiej, w którym momencie doszło do eksplozji, Pani zdaniem, talentu. No ja myślę, że to, co Agnieszka sama, prawda, I, i te nagrody potem i tego, no to przede wszystkim to może wrócę jeszcze, bo to trzeba po prostu uzmysłowić, jak ważną rzeczą był ten pobyt w Gdańsku, bo to nie było tylko redakcja. Bo Gdańsk wtedy. Miał... była wtedy na praktykach studenckich, tak. bo studiowała dziennikarstwo, zanim poszła do filmówki. To powiedzmy tym, którzy nie wiedzą. Tak, to o czym mówiliśmy, mm -hmm. prawda, poprzednio, ale przede wszystkim Gdańsk to był tygiel e, takich nieprzeciętnych, bo była tak, szkoła Sopocka, mm -hmm. bardzo silna, prawda? Był ten bimbom. Cybulski i Kobiela. Kobiela. Był teatr, gdzie był Fetting. Wszystko potem miało swoje tak, tak. odzwierciedlenie. Mm. Prawda? I to szło jakby to nie, nie były przypadkowe te wszystkie znajomości wtedy. I to nasycenie się Agnieszki to właśnie w Gdańsku tą taką kondensacją tej twórczości było, uważam, że to miało ogromne znaczenie później dla Dlatego, że przecież nie przypadkiem już, nie wiem, bo nie dotarłam, nie, nie mam takiego źródła, jaki był udział Agnieszki, poza napisaniem oczywiście samym, na przykład tej fantastycznej ballady do Prawo i Pięści, gdzie śpiewał Feti. Nie dzień. Tak, czy, czy ona go wybrała, czy też wybrali go, prawda, tego nie wiem, nie mogę powiedzieć. Ale jakby widzę pewną kontynuację. Potem, prawda, jest to niesamowita znów... Balada do Czterech Pancernych i Psa. Jeszcze potem jest. Zresztą, do... Wejdę w słowo piękna opowieść Oświeckiej, która idzie na stadion, stadion wówczas dziesięciolecia, dziś narodowy, obok to którego stadionu przecież latami, dekadami mieszkała i widzi i słyszy dziesiątki tysięcy ludzi śpiewających jej tekst do Czterech Pancernych i Psa i rozumiejącą w tym momencie. Co to znaczy sława i popularność? No tak, no to deszcze niespokojne przecież u nas ciągle w głowie są. Ale do... pisała to przypadkiem, prawda? Tak w pośpiechu. Tak, tak mm. bo ona nie wiedziała, to było wielkie wrażenie dla niej. To było przeżycie rzeczywiście jakieś, powiedziałabym, totalne. Mm. Bo naprawdę, jakbyśmy się by tak usiedli, chcieli usiąść i nagle usłyszeli na przykład swój tekst chociażby, a co dopiero piosenkę, to znaczy tę balladę, prawda, z takiego popularnego, i teraz nie wdając się prawdziwego, czy nie, bo to nie nasza rola, ale z takiego popularnego serialu. Więc to wszystko jakby budowało dalej jej chęć, taki napęd miała do, tego, do pisania tej poezji. Więc dlatego ciągle wracam i, i uważam, że jest pominięta w ogóle w wielu wypadkach ten pobyt jej, ta praktyka w tym Gdańsku, która miała naprawdę, bardzo duże znaczenie. Formacyjna właśnie, była tak, w jakimś dla, w sensie. ta, mhm. prawda Bo to całe formacje tam się spotkały i to było bardzo ważne. Zresztą ten, to miasto, o czym niewielu ludzi wie, ponieważ portowe, prawda, i ta Gdynia, to w tych latach, kiedy nie można było w ogóle żadnych, to już późniejsze, kasę da nie oglądać, to przecież marynarze przywozili i na statkach ludzie chodzili oglądali te filmy, bo oni mhm. puszczali, prawda, no ja już Moje mówię płytę, o późniejszych wszystko, tak, tak. latach, ale to ciągle jest tak ważne, takie miejsce. I właśnie dlatego dla Agnieszki też jest, było takie ważne. No w każdym razie to jest taka jej odskocznia właśnie, a czy nie odskocznia, tylko taki etap, który tak moim zdaniem, tak wiele ważył na jej późniejszych wyborach. A w którym momencie stało się tak, pani Zofio, że to też. Pani o tym wspomina w książce, ale przecież myślę, że nie jest to jakieś wielkie odkrycie z całym szacunkiem, bo przecież wszyscy tak mówimy. Piosenki osieckiej. Nagle zaczęło się mówić w Polsce o piosenkach Osieckiej. Gdzieś ginęli kompozytorzy, kompozytorki w tym wszystkim. Chciałam to, znaczy... to powiedzieć tak. Zgadzam się absolutnie. Wszyscy tylko znamy teksty. Musimy zajrzeć, żeby się zorientować i żeby się dowiedzieć, kto był autorem muzyki. Często nie pamiętamy pierwszych wykonawców czy wykonawczych. Tak, i nawet wykonawców. No, niektórzy nam się wryli w pamięć, prawda? tak jak po Małgośce, co mhm. opisuje te trzy silne kobiety, które po prostu nie mogło być inaczej, żeby ta Małgośka nie zaistniała. Chociaż na przykład Katarzyna Gertner najmniej istnieje w świadomości odbiorców, najbardziej istnieje tekst Agnieszki wykonani Maryli. Podobnie Wielka Woda. Wielka Woda, prawda? To też jak powstało, i zresztą byłam tam u pani Gertner na tej wsi jeszcze przed tym strasznym pożarem. I to widać było po prostu, że tam ta Agnieszka ładowa te akumulatory i to wszystko się zgrywało, prawda, między tymi trzema kobietami. Więc to absolutnie, bo przecież ludzie nie wiedzą na przykład rzadko, no chyba, że przeczytają książki, to jednak nie wiedzą. Kto był autorem, prawda, że był i Krajecki, prawda mm. słynnego I, a przede wszystkim ja pisząc to się dowiedziałam po po raz pierwszy, chociaż no, nie jestem taka nieobeznana do, do, do końca, że na, kto był autorem tego. No, mój, pier, zaraz, bo się mój pierwszy bale. bal. Pani Leszczyńska, mm -hmm. e, która ten walczyk taki, prawda, ułożyła. Czy pani a, na język śpiewała. Tak. I ja, a ja nie wiedziałam wtedy nawet dokładnie, kim była pani Leszczyńska. Okazuje się, że dopiero się dowiedziałam, że to była fantastyczna kompozytorka i Vera Grant śpiewała mm -hmm. jej, prawda, i wiele innych osób, no w każdym razie, ale przede wszystkim wszyscy pamiętamy te całe wersy piosenek Agnieszki, bo dlaczego to właśnie, dlaczego my tak pamiętamy? Ja myślę, że tu jest taki klucz, że Agnieszka przy takie prawdy opisywała w tych piosenkach, które bez względu na to, czy teraz jest wirus, czego nie ma, czy jakaś nieszczęście nas spotka, to one właściwie do ludzi są ciągle aktualne. Mhm. My spotykamy ciągle, prawda, i ciągle wiemy, że um... no to jest ta umiejętność uchwycenia losu ludzkiego. Tak. Absolutnie, że to, to jej powie, takie powiedzenie, że czasem się jest na wierzchołku, prawda, tego, a czasem się żyje byle jak, to każdy z nas doświadcza tego. I to bez względu na czas jest tak nośne. Więc ona przy tej umiejętności, przy tym talencie niezwykłym i do tego, co by się nie powiedział, pracowitości, chociaż mówiła, że to wszystko jej lekko przychodzi, to była w ogóle wyjątkową osobą, jeśli chodzi o tworzenie piosenki. No, w każdym razie. To jest takie zaczepienie, bo ym, jeszcze powiem o czymś takim a pokoleniowej historii, że przecież jest zresztą w książce, specjalnie to umieściłam, taki rozdział o tej ekwilibrystyce językowej, mhm. o tym żonglowaniu słowem, które jest mistrzowskie. W ogóle nikomu nie przyjdzie takie skojarzenie prawda, w nazwie. Ale właśnie dlatego to też jest takie aktualne, bo przecież na przykład takie sformułowania to takie, jak dzisiaj by młodzież powiedziała skocz w horyzont. No, to taki slangowe, by można powiedzieć, albo e, można się strzaskać odrobinkę. No my się ciągle możemy strzaskać bez względu i strzaskujemy się, bez względu na czas i na okoliczności. Tylko jedni się strzaskują bardziej, drudzy troszkę mniej. Ale to takie to skojarzenia. To pani o tym pisze, że był taki moment. Zresztą pewnie nawet do dzisiaj wiele osób tak czyni, nie mając świadomości że Polska mówiła oosiedzą Tak, bo to było wszystko o nas i aktualne. Mhm. dlatego jak po latach teraz przy okazji tej, tego wydania przypomniałam sobie te wszystkie rzeczy, to nagle zobaczyłam, że tamte kobiety to są te kobiety. Tamte sprawy tych kobiet, czy mężczyzn, czy romanse, to są te romanse. Więc tu się jakby czas się zatrzymał dla tej twórczości Agnieszki. I to jest dlatego takie nośne. I ciągle jak jeszcze się ma dobrego wykonawca, a właśnie przede wszystkim kompozytora, z tym, że absolutnie się zgadzam, że kompozytorzy są tutaj. No, zupełnie pomijani, niepamiętani, nie tyle pomijani, co niepamiętani, bo to słowo Agnieszki dla mnie jest tak nośne, że ono nie powoduje w odbiorcy szukania, mhm. kto jest autorem muzyki. Słowo bo, przykuwa uwagę? Ta, najwięcej. Bo jak jest taki troszeczkę m, bardziej taki kiepski tekst, to może ta muzyka nas bardziej prawda, interesuje i wtedy szukamy, kto jest autorem. A tutaj y, ta moc tego jej słowa była ponad wszystko. Zofia Turowska, autorka Osiecki nikomu nie żal pięknych kobiet dzisiaj w Radiu książki. To teraz drugi fragment tej opowieści w wykonaniu autorki. Przyjaciele i znajomi Agnieszki bardzo długo nic nie wiedzieli o jej ciężkiej chorobie. Żyła jeszcze intensywniej niż kiedykolwiek. Utrwalała swój wizerunek wiecznie roześmianej, dowcipnej, ekstrawaganckiej, barwnie opowiadającej, zagłębionej w bagatelach i finfifuszkach. Agata Pasent mówiła, zwierzała się ludziom, że jest jej niedobrze, że jest nieszczęśliwa że jej się coś nie udało. Mam dwuję z gospodarstwa, mówiła, ale dla wielu pań nic to nie znaczyło. Zawsze chciały ją widzieć cudowną, świeżą, niebieskooką, bez zmartwień i niepowodzeń. Niektóre swojej słabości odkrywała jedynie przed moim tatą, nie wstydziła się przed nim ani swojej starości, ani swojej choroby. Przed nim nie musiała nikogo udawać. W ciężkich chwilach nie dzwoniła do nikogo z cyganerii, tylko do mojego ojca. Z choroby zdawała sobie sprawę powoli dowiadywała się etapami niedomówień. Bo przecież w Polsce nikt nie miał odwagi jej wszystkiego powiedzieć. Tu przyjęte jest takie postępowanie zupełnie inaczej niż na przykład w Ameryce, gdzie pacjentowi mówi się wszystko. Nie wiem, w którym momencie skończyła się nadzieja, kiedy zrozumiała, że nie ma wyjścia. Na pewno była bardzo dzielna w tej chorobie i w całym swoim życiu, skromna. Nie uzurpowała sobie, jak bohaterowie Tomasza Mana, specjalnych praw. Jestem chory, więc proszę na mnie zwracać uwagę. Nie chciała być ciężarem, nie chciała się nad sobą rozczulać, starała się jak najdłużej udawać, że jest zdrowa. Nigdy przy innych ludziach nie rozpaczała, nie chciała przytłaczać ich swoją chorobą. Bardzo nalegała, żebym pojechała na studia do Niemiec, bo uważała, że jej choroba nie powinna nawet najbliższych zmienić cokolwiek w życiu. Nie chciała, żebyśmy w pogrzebowych nastrojach trzymali ją za rękę, pytając jak się czuje. Chciała robić tylko przyjemne rzeczy. Spotykać się z tymi, których lubi, dużo podróżować. Spędziłyśmy fantastyczny tydzień w zakopanym. Pozwalała zadawać sobie o wiele więcej pytań niż kiedy była zdrowa, ale ja wiedziałam, gdzie jest granica, której przekroczyć nie mogę. Smutno mi było. Widziałam w jej oczach nadzieję, że będzie żyła. Nie, nigdy mamy nie zapytałam, czy boi się śmierci. Nie wiem, czy się bała, ale wnioskując z tego, jaki wspaniały fason zachowała w ostatnim roku, w ostatnim roku modliła się wierszem. Nie ratuj mnie, panie, nie tul, nie ciągnij na wódkę, ja już właściwie nie tu. zaprawam szmatki, suknie. Nie daruj mi w raju jabłek ni w celi, kajetu i pióra. Ja ci tak pięknie słabnę, jak po południe w biurach. Ach, lekko kamień mój dźwigać, lżej niż po innych pierścionki, z nim umknę. W niebo wzięta, jak w niebo biorą skowronki. Tak brzmi Osiecka, nikomu nie żal pięknych kobiet. Autorka Zofia Turowska dzisiaj jest gościnią Radia Książki. Jest taki bardzo poruszający moment w Pani książce, już w ostatniej jej części, w tej, w której Pani opisuje przyjaźń te lamenty damskie, kiedy spotykały się wspólnie, zaprzyjaźnione ze sobą od lat Osiecka, Janda, Czapińska, yy, Łapicka-Olbychska i kogo nie wymieniłem? Magdy Umer? Nie pamiętam. No może. Chyba tak? Pięć było. Osiecka, Janda. Głównie była Łapicka, tak. Łapicka, Umer, yy. Czapińska. Chyba tak. Chyba wszystkie panie wymieniłem. Yy, I w czasie jednej z takich. Yy, opowieści snutych przez Magdy umy pojawia się taki wątek, w którym odwiedza ją matka chrzestna, czyli Galina Jędrusik i mówi do niej, a to ty teraz się przyjaźnisz, jesteś teraz z tą Osiecką, ale ona często porzuca. To jaką była przyjaciółką Agnieszka Osiecka? No mogę powiedzieć z rozmów z moimi współbohaterkami tej książki, że mówili, że to była przyjaźń intensywna, ale bardzo no, nie tyle nierówna, co taka, co taka czasami lekceważąca. To znaczy przychodził taki moment, jak mi mówiły rozmówczynie, że już się przerzucam na kogo innego, bo mam inne doznania, inne mnie rzeczy zaczynają interesować. I to nie dlatego, że Was nie lubię, żeby tego, tylko po prostu już przechodzę do innych spraw, innych rzeczy. I, i przechodzę też do innych spraw i do innych rzeczy w swoim życiu i w, w życiu tych, którymi się, się zakolegowałam, innych. I e, wydaje mi się, że może ja to yy, yy, tak, może troszkę lepiej rozumiem, ponieważ ja jestem spoza tego środowiska, spoza Warszawy w ogóle. I mnie łatwiej było yy, przejść, yy, nie krytykować Agnieszki za to w moich myślach i w moich odczuciach. Dlatego, że jak się jest w takim tyglu i w to tyglu ludzi, którzy ciągle tworzą, to siłą rzeczy jakieś, nie powiem zazdrości, ale takie animozje muszą wyniknąć. No, Pojawiały się o tym pani też wspomina, kiedy napisała nowy tekst, i wiele piosenkarek chciało, żeby to im właśnie oddała tę piosenkę. Nie zawsze się udawało utrzymać relacje no, na takiej stopie przyjacielskiej po tym. Tak, no też miała takie. Powiem elegancko pomysły, że brała od kogoś jakiś fragment gdzieś zasłyszonego tekstu, czy tego, i wkładała to troszeczkę inaczej, ale to jednak było zapożyczone. No. I, I nie widziała w tym. To w, na konto tak, tak. I nie widziała w tym niczego aż takiego złego. Więc tu nie mówimy o jakiejś idealnej postaci, idealnym, prawda idealnej poetce. Wydaje mi się, że w tej nieidealności jest jej siła też. Mm -hmm. że, ta, że właśnie nie jest tak się, w takiej prostej linii, że wszystko nie przebiega tak uładzone. Że to są takie rzeczy odskocznie, że ciągle można korzystać z innego doświadczenia. Nawet takiego, powiedziałabym, na dnie. Ale to też doświadczenie. Więc, to wydaje mi się, że jak właśnie dlatego mówiłam, że mnie było łatwiej troszkę spojrzeć na to, bo ja tak, po pierwsze, nie konkurowałam w ogóle z Agnieszką pod żadną postacią. Poza tym, ja miałam jedno do spełnienia zadanie. Ja miałam być przewodniczką po jej twórczości. Całe inne życie było jakby tłem było i jest takim dopowiedzeniem do tej twórczości, bo ta chęć taka bardzo mocna, którą ona podkreśla w swoich pamiętnikach i to co znalazłam cały czas mówi, że na czym się opierałam, to była tak silna, że nic się nie liczyło, wszystko było podporządkowane, żeby napisać następną piosenkę. A do tego ona miała tę umiejętność wtedy, w tamtych latach, która nie była taką rozpoznawalną umiejętnością i stosowaną, mianowicie umiejętność kreacji własnej postaci. Wspomniałem o tych lamentach, dlatego że no jakiś czas temu, szybko mijają dni, tygodnie, miesiące, ale na tym fotelu, na którym pani siedzi, w tej chwili siedziała Zuza Łapicka. Która do no końca przyjaźniła się z ten, tak. Agnieszką Osiecką. Ona i Magda Umer były współtworczyniami tego genialnego, moim zdaniem, koncertu zielonomi, tak. który w roku śmierci Agnieszki Osieckiej tuż przed wielką powodzią odbył się na festiwalu w Opolu, i tam się spotkali różni wykonawcy, którzy dostali od osieckiej piosenki, albo ci, którzy potem po innych śpiewali te znane mhm. przeboje. I tam też się spotkały, myślę, te dwa ostatnie środowiska najbliższe Agnieszce Osieckiej. Bo z jednej strony właśnie Magda Umer, Krystyna Janda, te postacie, które były dla niej niezwykle ważne, Zuzała Picka, no ale był też Andrzej Ochodlo, który był właściwie taką ostatnią wielką przyjaźnią i w jakimś sensie inspiracją dla Osieckiej. Zauroczeniem takim Bo też. o tym Sopockim, ostatnim etapie życia Agnieszki Osieckiej, Saska Kępa, Sopot, Teatr Atelier, Zbyt mało się mówi, tymczasem dla niej w tych ostatnich bardzo rozpędzonych miesiącach życia, kiedy już walczyła z ciężką chorobą, to właściwie ten sopot był ratunkiem i szansą na realizację jeszcze kilku marzeń. Też tak myślę, dlatego że poza tym, jak mówiła Łapicka, i to bardzo mnie przekonuje, że Agnieszka ciągle chciała być młoda że ona w tej młodości odszukiwała te, to naprawdę sens życia. I dlatego na przykład w ogóle ją nie interesowały takie spotkania i gadania jakichś starszych osób tam o lekarstwach, czy o jakichś takich przyziemnych historiach. Ona chciała młodych ludzi jakby swoje akumulatory naładować mhm. przez t, młodość kogo innego. A też dawać im doświadczenie własne. Tak. I przez... Te, także my Myślę, że właśnie ta, ten pewnego rodzaju zauroczenie, pan, zauroczenie panem Ochodlo było też z tym związane, bo był młodym człowiekiem i był twórczym człowiekiem, co było bardzo ważne. I Agnieszka znalazła tam taki sposób pewnego wytchnienia. Bo jednak, moim zdaniem, jak się jest w takim towarzystwie, w takiej grupie bardzo silnych osób, to jednak ciągle trzeba myśleć i ciągle się jest gotowym do czegoś. Trzeba być gotowym do czegoś. A przy panu Ochodlo mogła prawda, proponować różne rzeczy, znalazła wykonawcę, znalazła takie mini-miejsce, teatr, gdzie było troszkę nie tak gorące. Co? Nie tak szybko. No ale też mogłem wrócić do tematów, które ją interesowały. Do Zingera przecież wcześniej, Sztukmistrz z Dublina, Początek Przyjaźni z Anną Szałapak, Grajmy Panu, wszystkie te tak. piosenki, pieśni, które, które znamy do dziś. No i w finale życia też powód do tej tematyki. Tak, no i tak właśnie wydaje mi się, że. To, że napisałam, bo to napisałam od serca, tak, z tego co wiedziałam, że nie było tłumów przy jej łóżku, w łóżku szpitalnym. tak, szpitalnym. To też się brało stąd, że nie tylko stąd, że już nie było w ogóle tych przyjaciół. Ale stąd, że ona nie chciała, może też, żeby ci najbliżsi, czy tego widzieli ją w takim stanie, prawda? Że chciała być właśnie ciągle młoda, a to nagle, prawda, odchodzi. No i to odchodzenie zawsze jest przykre dla oka kogo innego. Ale zdawała się być pogodzona z tym. No, niewątpliwie, to znaczy, przez to, że wiele lat ukrywała to, prawda, że też nie chodziła do lekarzy, nie, nie tego, bo wydawało jej się to błahą sprawą może. Poza tym może nie wbrew temu, że była, musiała być przez to, co tworzyła i tego skupiona na sobie, to tutaj nie była skupiona na sobie. Że tak dosyć chyba lekkomyślnie troszkę podeszła do, do tego schorzenia i nie poddawała się takiej dyscyplinie kontroli lekarskiej, ale też to może wynikało z tej chęci właśnie ciągle bycia tą Agnieszką, którą wszyscy znają która jest prawda w afiszu i jak to teraz może się ona sama z sobą się mogła pogodzić ale może nie chciała żeby się inni godzili i żeby to pogodzenie prawda, przyjęło takie odzwierciedlenie żeby ją widzieli w tym pogodzeniu ona się pogodziła prywatnie dla siebie tak ja to odczytuję to jest bardzo um, też do zastanowienia taka um, rzecz, że czy naprawdę powinniśmy ciągle utrzymywać ten, ten swój wizerunek? Mm. Czy właśnie w końcu powiedzieć: Ach, no stało się, prawda? A dlaczego pani Zofia nikomu nie żal pięknych kobiet? Myśmy chcieli ten tytuł powstał z inspiracji mojej wydawczyni pani Hanny Grudzińskiej. Mianowicie jak zaczęliśmy rozmawiać o tym, żeby wznowić Agnieszkę, to doszłyśmy do wniosku i pani Hania mi zasugerowała, że może by się przydał współczesny tytuł żeby uwspółcześnić tę całą książkę i dojść do takich, żeby, żeby i w tym tytule była twórczość Agnieszki, żeby to było od niej, nie od nas, prawda, tylko do niej. A ponieważ ta piosenka nie bardzo znana, Którą kiedyś śpiewała, bo muzykę napisał Kurylewicz, a banda warska śpiewała tę piosenkę w piwnicy, to ona ma werset, bo da, że ona to sobie radę da. I to nas inspirowało, bo teraz jest czas, że one to sobie radę da, dadzą. Więc to dlatego tak współcześnie nam zabrzmiało, że to jest o nas. O kobietach i po prostu chcemy, żeby tak było. Sofia Turowska, autorka książki Osiecka Nikomu nie żal pięknych kobiet. Była pierwszą gościnią w tym roku w Radiu Książki. Dziękuję Pani bardzo. Bardzo dziękuję za to wyróżnienie noworoczne. Radio Książki. Rozmowy o literaturze. Tak mówiła Radio Książki w styczniu 2021 roku o Agnieszce Osieckiej, Zofia Turowska, jedna z jej biografek. Michał Nogaś dziękuję i wciąż wesołych świąt. 8:10